Herbert w kanonie. Kanon Herberta. A w nim wiersz z tomu Studium Przedmiotu przeczyta Zbigniew Herbert. To jest nagranie z 1961 roku z archiwum Polskiego Radia. Gauguin koniec. Z kwiatami manga w białej pogodzie, w czarnym deszczu, na Rue de Fourneau i na Pacyfiku, rozgarniając szeroko obrazy i liście, ogromny Gauguin, ciężki, głuchy stuk sabotów, szuka źródła, potem długo pije, otwarte nożem niebo i zasypia słodko. Nie pragnął spoczynku, pragnął snu, który jest pracą, długim marszem w południe z ciemnymi wiadrami obrazów. Jeszcze czasem słyszy syk salonów paryskich. W domu pozostała biała kobieta. Zasunął kotarę, śpi pewnie jeszcze. Niech śpi. Wymioty oceanu, gitary, papuszko. Dziewcząt nie kochał, ani te chóry, ani mety gac nitką śliny między wargami. Alina umarła zbyt wcześnie, on miał wstręt do pleśni. Z kwiatami manga jedzie wielki wóz. Ostatni król pomary, gnijący ananas, w mundurze admirała do ziemi jedzie, bije dzwon drewniany. Cierpliwy Wincenty w słońcu jak słonecznik przepala słońce rudy mózg. Miał odwagę, malował brzytwą, to nie Monet, krzyczał, nie będę wystawiał, a wekle premier Barbouilleur venu. Kto pojął sens kobaltu, musiał opuścić giełdę. Nie było innej drogi, tylko droga do morza. Na łokciach i kolanach Gauguin prowadzi swoje ciało, owoce są jak wrzody, las stoi w liszajach, maoryjscy bogowie z przejęciem dłubią w zębach, wymioty oceanu, gitary, papuszko. Między niebem z ognia, trawą z ognia śnieg, bretońska wioska w kwiatach manga.